Siemanko czołgiści i czołgistki, ja jestem Ulti i dziś witam was w drugim odcinku z najnowszego trybu World of Tanks Droga na Berlin. W tym odcinku ulepszymy nasze jednostki na trzeci poziom za pomocą złota i w ten sposób zobaczymy, jak będą przebiegały bitwy, czy będą trudniejsze, może dostaniemy inne mapy, no zobaczymy. Jak to kupić, wystarczy kliknąć zakładkę Berlin i tutaj mamy zestaw, który jest niby przeceniony o 28% i on daje nam konto premium na 30 dni, 20 rezerw na expa, kredyty. O, to już jest ciekawe. Do tego będziemy mieli jednostki wszystkie ulepszone na trzeci poziom i jeszcze mamy rozkazy, także no dobra. Żeby to przetestować, trzeba zaryzykować i kupić, to może nie będzie tak źle. Co tutaj dostaliśmy? Dostaliśmy, o, no te levele, prawda? Cyk. Cyk. Elegancko. O, Pershing na ekranie. I 48 pułk czołgów i Black Prince. No, na Black Prince'ie to ja aż tak bardzo polegać nie chcę. I co się dzieje, moi drodzy? Zobaczcie, że moje czołgi są teraz ulepszone. Inaczej wyglądają, prawda? Zobaczcie, widzicie? Te 4485 tutaj mamy. Tutaj jest T26E3, a nie Pershing, pomyliłem się. Tutaj jest IS-2V i ISU. No to taka grubsza sprawa, grubsza. No dobra. Tak czy siak, zobaczymy, jak się będzie teraz grało. I teoretycznie, czy mógłbym coś jeszcze kupić tutaj? Tak, mogę jeszcze kupić za złoto zestawy, no ale chyba tego już nie potrzebuję, więc oleję to i po prostu wejdę do bitwy. Lecimy. Szukanie sojuszników. To może chwilę zająć, ponieważ nie wiem, czy będą gracze na te poziomy. Proszę bardzo, od razu wrzuciło niemal, prawda? Czyli jednak. I dostaliśmy, moi drodzy, nową mapkę i do pomocy sojusznicy na również topowych pojazdach T4485, IS-2V i ISU-122S. Czyli faktycznie tutaj trzeba mieć ten wyższy poziom, aby dostać tę mapkę. Mam nadzieję, że będzie zacięta rywalizacja. W tym momencie nasz plan to zniszczyć 10 czołgów, które są przed nami. Nie mam pojęcia, jak się to poruszać, to jest dla mnie nowość, także no, będę potrzebował chwilkę na ogarnięcie, co i jak. Ferdek, kurde, Panther! No, w ruchu mam nadzieję, będę trafiał, bo gram w końcu medem. On tego życia dużo przecież nie ma. O, 180 uszkodzeń, no skromnie. Potwertka wychylać, to ja nie wiem, czy to takie mądre. Poczekam, jak strzeli. Mamy go oznaczonego tak wyjątkowo, prawda? Inaczej. Od frontu Panzer 4. Jeszcze od frontu. Kurde! Flankują mnie chamy. Jeszcze Arta strzela. Niedobrze. Wyjedzie, głupio. Pięknie. Odbij. Odbij się. Nie, przebija mnie. Kurde, dziadyga. Zestawu nie będę marnował, bo jest źle ustawiony. Gąskę mu zdejmę. Ej, co jest? Czemu to go... Nie strzelam w gąskę z damage'em? No, jest na hita. Powinienem go skończyć. Zdążę? Nie! Jaki mądry! Ale cwaniaczek, jaki cwaniaczek. Wyjedzie! Dobra. Jednak nie taki cwany, jakby się mogło wydawać. Ale z tego, co widzę, to moi sojusznicy dostają takie lanie. Co tu się dzieje? Czemu ty już zginąłeś? Tankowiec 933. Ale szybko poległ. Ferdzio. Rakiety pod siódemką są. Zobaczymy, co się wydarzy, dobrze? Zobaczymy, uwaga. Czy ten Ferdek dostanie jakieś bułę mocne? No co to to? To mu... Co to mu zrobiło? To były... Nie no, zabrało mu jednak, 500 życia. No to spoko, 500 jest ok. I teraz mam pociski zapalające. O, pali się od razu. Pali się pięknie. I elegancko. I jeszcze raz. Dwa takie pociski, aby nie czuł się zapewnie. Pantera wyjechała. Przywali mi raz. Kurde, raz zdążyła, ale powinienem ją skończyć. Dobrze, porobiona. No tak patrzę, moi drodzy, to naprawdę trudno tutaj już się rywalizuje. Tu już nie jest poziom taki, wiecie, że ledwo co strzelisz. Palę się! Nie zdążyłem nawet ogarnąć tematu. Nie ogarnąłem.
Że palę się, ale mi przywali ferdek za 463. 463. Trudno jest, kurde. Misja ukończona, przeciwnik ucieka. No, powiem szczerze. Ucieka, jak dla mnie to nie ucieka, ferdek jeszcze żyje. Ale jak mi przywalił. Odegrał się na mnie, bo ja go podpaliłem. Nie, ja go Katiuszami tam mordowałem, teraz on mi przywalił. No, tak powiem wam szczerze. Ej, nie zdążyłem strzelić. Trudno, trudno się walczy tym T4-4. Myślałem, że to będzie lepsze, no ale przynajmniej szybkie, więc można flankować. Flankirenmachen. 19 pojazdów nas szturmuje. Cieszę się, że mamy do pomocy te ISA 2V, bo on jest mocarny. Bije pewnie po 400, więc no jakbym miał się zdecydować na jakiś czołg, to najchętniej nim bym grał w sumie, bo 400 damage, dużo życia, to jest jednak dobra opcja. A ja co mam do zaoferowania? Szybkość nie wydaje mi się, aby była tak ważna podczas obrony na przykład. Tak jak jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że ta szybkość może mieć znaczenie czasami. Za 300 mu przywalił, no to nie tak dużo w sumie. Ale wydaje mi się, że w takich bitwach jak tutaj, że teraz na przykład się bronię, to dużo rozsądnie byłoby mieć coś, co daje wam życie, pancerz, wiecie. A nie, kurde, szybkość. Szybkość, no to bardziej w tej pierwszej fazie ma znaczenie. Na przykład pierwszej. Tamten się pali bardzo dobrze, bardzo miło mi to widzieć, słyszeć. Rzuciłem na was te katiusze, zobaczymy, czy was zmieną z powierzchni ziemi. O, pali się, pięknie, ale sieczka. Te katiusze to ja jednak polubię. Te katiusze to ja polubię. Czekaj, 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 czekaj. Nie, odbił się. Hej, to ja mam pancerz. Nie, nalot. Taranem nie weźmie. Nie dam się. Trafił mnie, kurde będa. No trudno, no zdarza się. Ale to na cheatach, on oszukiwał, to się nie liczy. Ile tych czołgów jest, kurde. Zobaczcie. Dostał. Pięknie te katiusze robią. Rozbij kontratak. Tych kontrataków to tylko będziemy tak mieli mnóstwo. Same kontrataki, a jeszcze Tiger 2 nadciąga, to już dopiero trudny przeciwnik. Masz pożarek, pal się. Ciekawe, czy będziesz taki szczęśliwy z pożarem. No, zobaczymy. Zobaczymy, gościu. Przywalił mi za 130. Tymi pociskami zapalającymi ja chcę skutecznie strzelać, żeby to nie były kalafiory, ale go nasz w ISU skończył, to ISU. Też bym chciał przetestować. Jestem bardzo ciekawy, czy bije za dużo i często. Jestem ciekawy, czy to po prostu ma sens. Czy to jest taki pic na wodę, lepiej mieć jednak wieżę. No ale przy takich obronach to ISUM wydaje się, że będzie dobre. Dobra. On będzie jechał tym Tigerem. To tak, żeby wjechał w tą sieczkę. Uuu, pali się pięknie te katiusze. Zmiażdżyły go z powierzchni ziemi. Bardzo fajna wiadomość. Nie. Jak mi przywalił, jak zwykle ja zebrałem. Zawsze, jak trzeba zebrać, to ja jestem pierwszy. Pierwszy jegomość. Żeby zebrać, trzeba zebrać? No to multi. Multi, śmiało przyjmuj. Przyjmuj multi. Od Arty. Od Tigera 2. Od każdego multi przyjmie. Multi to jest dobra dusza. Trzeba przyjąć multi. Będzie pierwszy do tego. O, mamy przełamać obronę. No dobra. To mi się bardziej podoba. To mi się bardziej już podoba. A dlaczego mi się to podoba? Ano, że dlatego. Ano też dlatego, że po prostu. Jak Tiger orzesz ty! Nie wiem. Ale gościu jest przerażony. Ja mu się nie dziwię. Gdzie jest? Ja poproszę na inną mapę. Jak Tiger, ale jak ciśnie. Na niego to trzeba te katiusze. One są najlepsze. Ja będę je używał. Na właśnie takie grube ryby. Jak Tiger. Tam już ktoś wysłał, widzę, nalot na niego. Bo to nie ma co od frontu, to przecież ona nas rozszarpie. Ja bym chciał, żeby jak Tiger wzbudzał taki szacunek, jak się gra zwykłego randomka. Tak jak w tym trybie. No jednak jest ten element historyczny, że po prostu człowiek no cyka się, szanuje po prostu to zagrożenie, tak?
O, ale się jara. Pięknie, dobrze, dobrze. Wychyliłem potwierdka. Jak? Totalny gamoń. Poczekaj na odrodzenie w bitwie. Dobra, no poczekam, no. Poczekam już, niech ci będzie, gościu. Ale to te 4-4. No nie wiem, nie wiem, jakoś... Jakoś chyba... Mnie nie przekonuje, powiem szczerze. Jakoś tak mnie bardzo nie przekonuje. Szkoda mi tych pocisków zapalających, że nie zdążyłem użyć. I arty nie zdjąłem. Mam nadzieję, że tą panterę skończę. Trafię. Trafiona, zatopiona. Dobra. Jest Ferdzio. Odbił się ode mnie. A ty paziu jeden, ty paziu. Taki cwaniaczek? W multiego pazia? Ci dam. Mam lagi. I to serio, stopingu było przez chwilę. Ale już się uspokoiło, to dobrze. To dobrze, bo powiem szczerze, że na pingu 100 to już... Trudno będzie wycelować te czułe punkty Ferdka. Ja w ogóle siebie nie mogę zrozumieć, jak mogę powiedzieć czułe punkty Ferdka. Nigdy przez lata nie myślałem nad tym, żeby jakoś celować Ferdka. I po raz pierwszy w swoim życiu muszę wykazać się celowaniem Ferdka. Naprawdę, no... I jeszcze jak Tigera się muszę bać. W randomku człowiek widzi jak Tigera, to mówi o free damage. A w tym trybie jest inaczej. W tym trybie szanujesz Ferdka. Szanujesz jak Tigera. Wiesz, że trzeba je respektować. To nie są paździerze. To jest fajne, fajne. I bardzo mi się też podoba ten aspekt historyczny, że no walczymy jednak z niemieckimi czołgami, no. O, ten Berlin. To jest też przyjemne. Tylko, no, z tym akurat, że trochę może przesadziłem z tym, że walczymy o Berlin, bo to nie jest mapa Berlin. To nie jest Berlin. Berlin dopiero wejdzie za parę dni. Dobra. Misja ukończona, przeciwnik ucieka. Fajnie, fajnie, wszystko super elegancko. Ale co mnie zastanawia, to że my tego Ferdka nie porobiliśmy. I jeszcze arty. O, ta arta ucieka. Ją trzeba zrobić. Nie można jej zostawić żywej. Przecież to jest wstyd dla nas. O, będą mi tu jechać. A ja jestem niegotowy. Tiger 2. Zablokowałem się jak totalny gamoń. Nie! Rzuciłem tylko co tam się dało, po prostu byle co. Bo już wiedziałem, że umrę. Ale tak pychowo się dzieje, że oni tak wyjeżdżają z nienacka. To nie do końca mi się podoba, no bo... Moim zdaniem nie powinno być tak, że nie masz nawet sekundy, żeby się przygotować. Oni tak mnie na mnie wyjechali, że ja się w ogóle nie spodziewałem. No w przyszłych bitwach już będę o tym wiedział, że tu trzeba tak strasznie uważać. Ale to jest irytujące, że człowiek ma sytuację, w której wyjeżdża mu czołg i nie może się przygotować w ogóle. No kurde. Ja nie byłem przygotowany na takie zagranie tutaj. Takie flankowanie. Stoppingu momentami. Kurde. To EU3, jestem na tym EU3 pewnie. Dlatego taki ping, bo przyciążony jest. Bo wszyscy grają na EU3. Każdy chce się nacieszyć tym widokiem. EU3, ale super, ale fajnie. A, niestety. EU3 to tylko na czas eventu. Potem zabiorą. Szkoda, kurde. Człowiek sobie robi nadzieję, mówi o, w końcu będą 3 serwery. Może w końcu nie będzie takich problemów. A tu tylko na czas eventu. Szkoda, no ale jest jak jest. Panterka Elite. To jest taka ulepszona. Taka groźniejsza. Fajnie, że bokiem się ustawiasz. Bardzo miło z twojej strony. Jest to naprawdę fajne i doceniam. Bardzo dziękuję, doceniamy. Ja i tutaj mojej kompanii. Rozbij kontratak 8. Muszę wyjechać stąd, bo... Bomby. Ale mam osłonę wciąż. Kurde, nie mam osłony. Gucio mam. Gucio to ja mam. Zdjęta. I tego Tigera porobimy nalotem. Tylko żeby to mnie nie strzelał. Pali się, super. Nie, to są Katiusze, przepraszam, Katiuszami. Mi się czasami te Katiusze będą mylić z nalotem. Za to najmocniej przepraszam, ale to nie jest celowy zabieg, po prostu
jestem skoncentrowany na unikaniu pocisków, czuję się trochę jak Rambo. Umijam pocisk z lewej, co nie? Z prawej, z każdej strony pociski omijam. To jest trochę skomplikowane. Ich nie jest przecież tak mało. Podpalam dwa pojazdy, żeby oba się paliły ładnie. Niech się fajczą. Ale tak w sumie to najbardziej trzeba czekać na te Katiusze, bo to one mogą tutaj zmienić bieg tej bitwy, tej walki, tak? Ale Tigera się od frontu robi. W momencie, w którym to powiedziałem, odbiłem się od Tigera. No to... No to się robi się, no robi się, no na pewno. Na pewno, tylko nie ty multi. Ktoś tak, ale nie ty. Fajne jest to, że chociaż jestem na tyle szybki, żeby te Tigery sobie tutaj ogarnąć i chować się przed nimi. I sobie byłoby trochę trudniej, bo trzeba byłoby dłużej celować, a tu jest dobra celność na tych ruskich medach. Co jest spoko, że są celne. O, o. Aha, jak mi przywalił za 300, to mi się żyć, kurka, odechciało. O, dobra. Niestety, moi drodzy, nie starczy czasu. Nie starczy czasu. Sekunda. Kontratak nie powiódł się, czas upłynął. Bitwa zakończona. Najgorsze jest to, że akurat teraz zregenerowały mi się te rzeczy, z tego co widziałem. Ale jak mogłem się zregenerować, skoro przed chwilą użyłem? Mi się wydaje, że to jest taki bug po prostu troszeczkę. Wypełnienie misji 3 na 5. Czyli to nawet nie była ostatnia część, to nie był ostatni etap. Kurde. To jest trudne. Moim zdaniem to jest bardzo trudne. Jeżeli to nie był koniec, a nam tak dużo zabrakło, to to jest hardkorowe. To jest bardzo trudne. Najgorzej poszło graczowi z ISM 2V. A to ciekawe. A najlepiej poszło, no chyba mi w sumie. Najwięcej fragów, najwięcej uszkodzeń. A prawie, że najmniej odbiłem, jak zwykle. Najmniej szczęścia. Mamy etap operacji 1 i będzie etap operacji 2, tak? Mam drugi etap. Zgadza się. Zgadza się, drugi etapik. Pierwszy ukończony. No więc, jak więc moi drodzy, sami widzicie, nie jest to tryb prosty. Coś czuję, że tutaj plutony mogą się okazać kluczowe, aby mieć fajne wyniki, ale miło było zobaczyć skrzydlate groty. Czekam na wasze komentarze, czy macie już jakiś wyższy poziom i jak to tam wygląda u was, czy często udaje wam się zwyciężyć. Mi się udało na razie tylko raz, więc dziękuję i do zobaczenia. Piąteczka, cześć!